sensu. Jest tutaj na tym miejscu osoba, która ma problemy ze śledzioną prawdopodobnie. Jeśli ona jest tutaj na tym miejscu, to przyjść. Czy ktoś ma problem ze śledzioną? Ból śledziony. W ogóle wiesz, gdzie jest śledziona? Bo może nie wiesz, gdzie. Mama też nie wie. Tu jest śledziona. Boli cię tutaj, piecze, kuje. Gdzie jest? Z lewej? Cały czas myślałem, że z prawej. Z lewej kuje kogoś? Z lewej. Boli, kuje, odczuwasz dyskomfort, tak się zginasz. Co jeszcze się dzieje, jak śledziona jest chora, pani doktor? Co się dzieje? Może być wątroba chora wtedy. Proszę bardzo, chodź tutaj. To ty, chodź, 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 chodź. Kto jeszcze tak ma? Jak przychodzi słowo wiedzy, to nieważne, że się ktoś modlił wcześniej o ciebie. To jest nieistotna sprawa. Niech ona położy ręce na ciebie i niech będzie uwolniona teraz Boża moc wedle słowa. Ja miałam podczas uwielbienia właśnie ból tutaj z lewej strony, więc potwierdzam to słowo wiedzy. Jeżeli kogoś kłuło tutaj z lewej strony... To już trzecie. To już trzecie, bo widzisz, bo też mówił. Kłuje cię tu? Nie bój się. Ładny film.
Virgilla już umierał, pewien człowiek postanowił mu pomóc i poszedł, wysadził bombę atomową przy nim, bo Godzilla żre promieniowanie. Godzilla tak się nażarła promieniowania, że jak wjechała w takiego potwora, to go w ogóle spaliła. Mocy nigdy za dużo, powiedział do mnie Bóg wczoraj na tym filmie. Wszyscy mówili, ona wybuchnie i zginie. A ona nie wybuchła, nie zginęła. Przetrawiła promieniowanie i spaliła potwora za światów, trójgłowego smoka. A Bóg tutaj mówił, mocy nigdy za dużo. Niech się ulewa z ciebie, niech kładą ręce, niech uwalniają moc. Ty wiesz, gdzie jest granica twojej wiary. I zaczyna się niedowiarstwo i ciągłe latanie, pomóż, pomóż, pomóż. Tej granicy nie przekraczaj, ale w granicach twojej wiary niech moc będzie w ciebie wlewana.